witam wszystkich. Nazywam się Piotr Kwiatkowski z cigarblog.pl. Na dzisiaj przygotowałem dla Was recenzję cygara czysto nikaraguańskiego. Mowa tutaj o Hoy de Nicaragui Antano Darko Rojo. Sampler ten przyjechał do mnie ledwie kilka dni temu. Z racji tego, że miałem dzisiaj dosyć ciężki dzień, zdecyduję się na największy, najcięższy format, bo w tym samplerze znajdziemy 5 cygar. We wszystkich formatach, które są produkowane, po jednym z każdego. Ja wezmę, tak jak już wspomniałem, format największy. Mowa tutaj o Torpedzie. Ten format to Poderoso. 6x54. Cygaro 6x54. Okryte dwoma pierścieniami. Złoto-czarnymi, w odróżnieniu od większości złoto-czarnych pierścieni. Te tutaj nie wyglądają jakby były zdjęte z wieńca pogrzebowego. Oznaczenie na dole mamy, to cygaro mamy oznaczone jako doble fuerte, podwójna moc. I mogę powiedzieć, bo paliłem cygara, które są określone jako fuerte ze stajni Hoy de Nicaragua, i tutaj doble fuerte naprawdę oznacza doble fuerte. Także przygotowałem się, zjadłem solidny obiad. Do picia przygotowałem sobie piwo domowego wyrobu na wzór belgijski. Coś pysznego. I tak, co mogę o tym cygarze powiedzieć? Wykonany jest nienagannie. Żadnych luźnych miejsc pod okrywą. Jeżeli chodzi o estetykę, no to tak jak mówię, pierścienie śliczne, naprawdę kunsztownie wykonane. Z jednej strony mamy coś takiego, odwracamy pierścień na drugą stronę, mamy nazwę Antano. Druk też bardzo, bardzo ładny. Jeżeli chodzi o kolor okrywy, no to tutaj próżno szukać wrażeń estetycznych. Mam wrażenie, że to jest ta sama okrywa, która była użyta przy Fuerte B, które, nawiasem mówiąc, okazało się rewelacyjnym cygarem na każdą kieszeń. Zdecydowanie ta sama okrywa, to jest Corojo nicaraguańskie. Bardzo dużo pieprzu, kawy. Pieprzu, kawy i takiego szorstkiego zapachu, coś pomiędzy drzwiami stajni a skórzanym pasem. Okej, cygaro odpalać będę klasyczną zapalniczką płomieniową. Otwierać cygaro będę obcinarką Mion. I za 2 minuty wracam. Pierwsza rzecz, która zaskakuje, to bardzo, bardzo luźny ciąg. Spodziewałem się, że będzie odrobinę przyciasny, bo cygaro sprawia wrażenie bardzo wypakowanego. Okazało się, że nie miałem racji. Cygaro ma bardzo komfortowy ciąg, nawet luźny, mogę powiedzieć. To, co w pierwszym momencie uderza, to duża ilość takiego czekolado, drzewnego smaku z nutą żywiczną. Jest bardzo smacznie przez duże B. To co też od razu czuć, to że będzie to cygaro ciężkie, i to z tej kategorii wagowej, gdzie w boksie znajduje się Nikołaj Wałujew. Okej, wrócę za parę minut, zobaczymy, jak pierwsza tercja będzie się rozwijać. Do zobaczenia. Jestem już po pierwszej tercji. I pierwsza rzecz, którą muszę powiedzieć, cygaro miało troszkę problemów ze spalaniem. Chociaż akurat tutaj jestem skłonny to wybaczyć, bo smak wszystko wynagradza, a też
problem ze spalaniem tutaj nie wynika ze złej konstrukcji cygara, ale raczej z liści użytych do jego produkcji. Z tego co wiem, cygaro to składa się głównie z liści ligero, czyli liści z góry rośliny tytoniu, tych liści, które łapią najwięcej słońca i przez to produkują najcięższy, najmocniejszy tytoń. Osoba, która zwija cygara, powiedziała mi kiedyś, że prawie niemożliwe jest uzyskanie cygara z liści ligero, tylko z liści ligero, które będzie się równo spalać. Jeżeli chodzi o smak, to mogę powiedzieć, że pierwsza tercja minęła pod smakami kawy, skóry, czekolady i pieprzu. A bardzo przyjemna, dosyć skomplikowana mieszanka smaków. Powiedziałbym, że blend jest naprawdę, naprawdę kunsztowny. I tak jak mówię, jestem skłonny temu cygaru wybaczyć problemy ze spalaniem, zwłaszcza, że one się korygują, jeżeli trochę cygarem manewrujemy, pufamy raz szybciej, raz wolniej, jeżeli cygarem obracamy. Możemy oczywiście też użyć zapalniczki, ale powiedzmy, że nie wygląda to tak fajnie jak podkładanie zapalniczki co parę minut, nie wygląda tak fajnie. Ok, wrócę do Was pod koniec drugiej tercji, zobaczymy jak cygaro będzie się rozwijać. Jestem już po drugiej tercji i nie mogę powiedzieć nic poza tym, że wow, i to duże wow. W drugiej tercji była jakaś oleistość, która jest rzadko spotkana w cygarach. I mamy wszystkie poprzednie smaki, kawę, skórę, drewno, przyprawy w niesamowitej oleistej fakturze. To nie jest krem, nie ma tutaj już nic schropowatości. Jest to wciąż niesamowicie męskie cygaro, ale z niesamowitą kompozycją smaków. Coś pięknego, coś rewelacyjnego. Zaczynam teraz trzecią tercję i wciąż jest wspaniale. Mam nadzieję, że tak już będzie do końca. Jeżeli chodzi o spalanie, to w drugiej tercji nie było już żadnych problemów, teraz wciąż nie ma. Wrócę za parę minut i powiem jak przebiegła tercja trzecia. Zbliżam się powoli do końca. Widzicie uśmiech na mojej twarzy, nie bez przyczyny. Cygaro w ostatniej tercji dało z siebie wszystko. Fenomenalny smak, skóra, drewno, sporo przypraw korzennych. Coś pięknego. Spalanie już do końca było równe. Co mogę o Antano Dark Corojo powiedzieć? Na pewno jest to chyba jedno z najbardziej męskich cygar, jakie paliłem. Gdybym teraz mógł wybierać, to nie wybrałbym piwa do popijania, ale taką mocno torfową whisky, Ardbeg, Laphroaig, coś w tych klimatach. Przechodzę do oceny poszczególnych czynników. Pierwsza tercja 9 na 10, druga pełna dycha, trzecia pełna dycha. Ogólna ocena to będzie też 10 na 10. Jeżeli chodzi o wygląd, no to tu dam 9 na 10. Nie podobała mi się okrywa, ale pierścienie jest słodziutkie. Stosunek ceny do jakości. I tu jest bardzo dobrze, ponieważ to cygaro w Polsce kosztuje około 25-28 zł, więc wcale nie tak drogo. A tutaj będzie stosunek ceny do jakości 9 na 10. Jeżeli chodzi o spalanie, pierwsza tercja była taka sobie, więc muszę tutaj odjąć 1,5 punkta. Druga tercja spalała się równo, tak samo trzecia, więc ogólna ocena ze spalania to będzie 8,5 na 10. Całościowa ocena, no tu będzie 9 na 10, ale bardzo mocne. Cygaro to z czystym sumieniem polecam, tylko tym, którzy lubią mocne cygara.
jeżeli zjedzą coś wcześniej, no i jeżeli nie są początkujący, bo jestem przekonany, że moc w tym cygarze może powalić. Dziękuję Wam wszystkim, Piotr Kwiatkowski z cigarblog.pl i do zobaczenia kolejnym razem.